Katarzyna Jaśko, witam Państwa. W studiu witam naszego gościa, to Wójt Gminy Pątnów, Pan Edward Kiedos. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie wójcie, witamy w nowym 2013 roku, a zaczniemy od podsumowania tego, co w gminie działo się w roku 2012. Pozwolę sobie powiedzieć, że to był dla Pana kolejny trudny rok po 2011-2012. Był skupiony przede wszystkim na tym, żeby. No, Minimalizować zadłużenie. Była też decyzja o komisarzu wyborczym, decyzja o oddaniu pieniędzy za schetynówkę. Było też w kwietniu referendum. To był trudny rok. No tak, pani redaktor. Cieszę się, że też pani to za, zauważa. No, był to trudny rok, bardzo trudny rok, jeżeli chodzi o gospodarkę, finanse gminy Pątnów. Był też trudny rok z tej strony politycznej, tak jak pani wspomniała, referendum, które też nie przysporzyło gminie ani autorytetu na zewnątrz, ani też nie przysporzyło rozwoju i, i też nie pozwoliło szybciej no, Troszeczkę tak łączyć społeczeństwo. Było to niedobre, bardzo niedobre dla, dla gminy Pątnów, no ale cóż, taki to jest akt demokracji. Każdy, każda organizacja, w tym przypadku moja mała ojczyzna, tak zdecydowała. Referendum zostało przeprowadzone, wynik jest znany i cieszę się i wierzę w społeczeństwo gminy Pątnów, że... Zresztą zawsze wierzyłem, że jest to bardzo mądre, rozsądne społeczeństwo, które wie, co dla gminy jest dla gospodarki najlepsze. Jeżeli chodzi o gospodarkę, no cóż, pani redaktor, no, no zaczynaliśmy ten rok w najgorzej, jak można było zaczynać. Zadłużenie w 2011 roku na koniec roku sięgnęło blisko 100%. Było to pokłosie z lat. 2010, szczególnie 2010. 2010 to był rok dla gminy Pątnów. Niektórzy się chwalili, jaki to, to rozwojowy, ale też to był rok, który najbardziej dołożył gospodarce i finansom gminy Pątnów i to pokłosie w 2011 roku musiało przyjść, czyli ten, to wszystko skupiło się na roku 2011. No cóż, nie było się co zastanawiać. Tak jak tu wcześniej wypowiadaliśmy się i społeczeństwo informowałem, wzięliśmy się w 2011 roku za porządkowanie gospodarki, za restrukturyzację wielu działów gospodarki, i w 2012 roku zaczęło to już powoli przynosić znaczące efekty. Pierwsze półrocze było bardzo trudne, bo tam już pomijając referendum, ale mieliśmy do rozliczenia dwa zadania w środkach unijnych. I tak naprawdę nie mając pieniędzy, no, było to wielkie, wielkie ryzyko i, i sam się zastanawiałem, czy nam to się powiedzie i uda. Zrobiliśmy to nie tylko, zrobiłem tego sam, bo przecież mam też administrację i, i, i radę i a szczególnie administrację, która włożyła wiele pracy i wysiłku, by te zadania rozliczyć yy, i merytorycznie i, i pod względem finansowym. No i te zadania rozliczyliśmy, dla gminy były, środki unijne wpłynęły bodajże koniec maja. I to było jedno z takich ważnych, strategicznych przedsięwzięć w roku 2012. Następnie realizowaliśmy przyjęty program naprawczy i pani redaktor, no cóż, no, może nie jest jeszcze aż tak bardzo dobrze, bo jeszcze pewnie długo nie będzie, bo kredyty zaciągnięte trzeba spłacać, pani redaktor. Gmina Pątno w latach wcześniejszych, ja już tu nie będę o tych długach, ale... Zaciągnęła dużą ilość kredytów, które skończą się spłaty w 2019 roku, a nawet w 2023. I nie będzie łatwo, nie jest jeszcze łatwo, ale przygotowaliśmy projekt budżetu na rok 2013, przedłożyliśmy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Obecnie robimy taką autopoprawkę, z uwagi na to, że jeszcze część zobowiązań zostaje nam wymagalnych na koniec roku. Ale też tak dla przykładu, dla relacji rok koniec jedenastego, a teraz koniec dwunastego, to praktycznie 60% z, z wymagalnych zobowiązań znika nam, ale jeszcze są. Stąd teraz uwzględniamy to w autopoprawce i chcemy przyjąć budżet na rok 2013. Gdzieś około, nie wiem, 28-29, tak z przewodniczącym ustalamy termin. Jaki to będzie budżet, no. Nie będzie też rozwojowy budżet, bo sama pani redaktor wie, co się dzieje w samorządach, ile zadań do samorządów dochodzi, ale zakładamy, że koniec roku 2013 przy wskaźnikach, które przyjmujemy do budżetu gmina Pątnów nie powinna przekroczyć, czy, czy znaleźć się na poziomie zadłużenia 50%, czyli już tego bezpiecznego zadłużenia, które nakłada na nas ustawa. Panie Wójcie, czy będą jakieś inwestycje w 2013 roku w gminie? Jak to wygląda? Pani redaktor, mamy złożony wniosek i zawartą umowę z Urzędem, z Marszałkiem na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Pątnowie. I tutaj mamy kwotę 1 400 tysięcy, Z tym, że mamy to w latach 2013-2014. I bardziej będziemy się skupiać, by to zadanie rozpoczynać w roku 13, zakończyć w 2014. By nie dopuścić do sytuacji trudnej, skomplikowanej. Skoro są takie możliwości, to tego będziemy takiego harmonogramu będziemy się trzymać bo jeszcze ten rok 13, szczególnie początek czy pierwsze półrocze, trzeba uporządkować to, co jeszcze jest z zaległości, ale takie zadanie mamy przyjęte z wysokość dotacji milion 400 na to przedsięwzięcie. I to zadanie będziemy powoli wdrażać z tym że nie od razu w 13 w całości bo byłoby to bez sensu bo trzeba dalej być konsekwentnym i staram się to czynić Nieraz e, słyszę no bo co społeczeństwo na to powie. Pani redaktor, społeczeństwo jeżeli naprawdę to wie że nie wolno czegoś robić jak nie ma pieniędzy. To jest Zasada podstawowa, bez znaczenia, bez znaczenia, kto tam gdzie obiecuje jakie pieniądze. Trzeba rzetelnie przygotować każde zadanie pod względem technicznym, merytorycznie, a przede wszystkim finansowo, by nie dopuścić do takiej sytuacji, jak no, powstała w pątnowie. No, myśli pan, że mieszkańcy też z tej całej sytuacji czegoś się nauczyli? To znaczy, powiem tak. Były zebrania wiejskie w każdym jedenastym roku i w dwunastym, czy się czegoś nauczyli. Społeczeństwo musi znać prawdę. Musi znać prawdę, bo nieraz obiecywanie no, ma swoje krótkie nogi, mówiąc najprościej. Ja staram się rzetelnie przekazywać społeczeństwu, że gospodarkę trzeba budować od tak zwanego fundamentu, czyli oczyszczalnie, woda, drogi. I dopiero inne przedsięwzięcia, a u nas w pątnowie, ja mówię o pątnowie, szkoły są nie najgorzej przygotowane, nie najgorzej wyposażone i, i społeczeństwo myślę, że to akceptuje, bo no chciałoby się więcej, no chciałoby się zawsze więcej, no gdzieś tam usłyszą, że tutaj są środki, tam są środki, ale też trzeba społeczeństwu przygotować i wyjaśnić, że na te zadania też trzeba mieć własne pieniądze, żeby wydatkować, zrealizować, no i dopiero czekać na to, aż te środki wpłyną. Dobrze, że są środki pomocowe i należy z nich korzystać, ale trzeba korzystać bardzo bezpiecznie, bo pani redaktor, już nie jeden samorząd, nie jeden samorząd właśnie wyszedł na tym bardzo yy, zarazem dobrze, ale też, też ma dużo problemów z tego tytułu, jeżeli to jest źle przygotowane. Mówimy, że coraz więcej zadań spada na barki samorządów. Wystarczy przypomnieć ustawę śmieciową. Wiem, że w Gminie Pątnów stawki nie są jeszcze opracowane. No tak, panie redaktor, jeżeli chodzi o śmieci, słyszymy tutaj co co u nas powiecie i w całej Polsce, w Pątnowie również, to nie jest to, że czekamy, jak zrobią inni, ale ja też miałem możliwość spotkać się z samorządowcami tutaj z powiatu naszego i wiruszowskiego. I, i, i chyba wszyscy się zgadzają, ja też mam tego świadomość, chociaż słyszę, że stawki tam różne są przyjmowane w poszczególnych gminach. W Pątnowie e, też przyjmiemy, liczymy, liczymy to, by jak naj... Lepiej to przygotować, by nie ucierpieli mieszkańcy, ponieważ u nas tak naprawdę już blisko 70% jest koszy, które jako region odbiera. Społeczeństwo jest przygotowane już do, do płacenia, ale też by nie przygotować źle dla gminy, bo też no, jeżeli będzie to źle wyszacowane, a tak naprawdę nikt nie wie, co pokażą przetargi, jak to będzie wyglądało po przetargach? No, jeżeli źle przygotujemy, no to ktoś za to musi zapłacić. Zapłaci za to gmina, a nie powinna, a też nie możemy stawek przyjąć takich troszeczkę, no nie wiadomo, żeby obciążyć społeczeństwo zbyt mocno. Ja wiem i znam, mówię o Pątnowie. Jest to my mamy jeden z najmniejszych wskaźników dochodu na jednego mieszkańca i wiem, że społeczeństwo nie ma już pieniędzy. Pani redaktor, ja wiem, jaka jest ściągalność podatku rolnego, co się dzieje z zapłatą za wodę, i teraz jeszcze dojdą śmieci. A przecież społeczeństwo ma tyle już obciążeń, że tak naprawdę no, 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 trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego. Przyjmiemy stawki, przyjmiemy tak, jak tutaj powiedziałem, by były bezpieczne dla mieszkańców, ale również i dla finansów gminy. Panie Wójcie, dwa słowa jeszcze o komisarzu wyborczym. Kiedy widzieliśmy się w październiku ubiegłego roku, mówił Pan, że wierzy, że dowiedzie, że komisarz jest zbędny. To było jeszcze przed złożeniem wniosku o pisemne uzasadnienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na jakim etapie jest ta sprawa? Na no, początku już nie będę tutaj przybliżał, skąd się tam y, zrodził pomysł, żeby y, było rozstrzygnięcie nadzorcze premiera. No, rok jedenasty był jaki był, ja już tutaj wspominałem: protest wyborczy, y, referendum, sytuacja gospodarcza gminy. No i organy nadzorcze podjęły decyzję. Pani redaktor, ja złożyłem skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do przedczora jeszcze nie zostały przesłane dokumenty do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będą przesłane. Myśmy złożyli wyjaśnienia wystarczające. Będzie decyzja Naczelnego Sądu. To będziemy rozmawiać. Na ten czas to, co do nas należało, wykonałem. Pani redaktor, mnie interesuje. Gospodarka, mieszkańcy i ich byt, y, finanse, by były bezpieczne, i to w Gminie Pątnów czy nie, bez znaczenia, czy, czy jest rozstrzygnięcie nadzorcze, czy by go nie było. Y, w międzyczasie też złożę stosowne wnioski do premiera i do wojewody o odstąpienie od prowadzenia zarządu komisarycznego w Gminie Pątnów, gdyż sytuacja, jaka jest. Y, 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 Wedle naszej oceny nie powinno być zarządu komisarycznego, ale to już będą decyzje nie moje. To, co do mnie należy, robię to najlepiej dla gminy i dla mieszkańców, i dla finansów gminy, by gmina nie ucierpiała. A co będzie dalej, zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Przeglądałam, Panie Wójcie, jeszcze przetargi, które już były ogłoszone w gminie Pątnów w tym roku. Rozstrzygnięto ten na dowóz uczniów do zespołu szk szkół samorządowych w Pątnowie, ale wcześniej, pod koniec roku 2012, był przetarg na sprzedaż mieszkań przy ośrodku w Dietrznikach. Mieszkania nie zostały sprzedane. Mhm tak panie redaktor te dwa mieszkania w Dziecznikach to są wybudowane przy rozbudowie centrum usług medycznych w Dziecznikach zgodnie z przyjętym programem naprawczym do programu naprawczego zostały przyjęte te dwa mieszkania i, i były budynek pogminnej spółdzielni tak zwany dworek w Pątnowie ten przetarg został rozpisany i przeprowadzony, nie ma zainteresowanych, więc nie ma sprzedaży. W programie naprawczym ujęliśmy to do sprzedaży, więc też ta kwota, gdybyśmy sprzedali, poprawiłaby nam jeszcze wskaźniki, ale, ale, pani redaktor, no trudno, takie są prawa rynku. My nic nie sprzedamy od tak za byle co, bo, bo już potrzebujemy. Gdybym przyjmował taką politykę, pani redaktor, to w roku. W 2012 pewnie sprzedalibyśmy sporą część i, i udawali, że wychodzimy szybko. Nie na tym rzecz polega, by, nie mając może czy mając trudności finansowe, wyprzedać wszystko. Nie sprzedamy nic za beleco, bo, bo to nie o to chodzi. Lepiej czegoś nie zrobić w 2013 roku, a majątek, jeżeli już, to sprzedać w dobrej cenie albo po prostu zostawić i, i nie robić jakiegoś nowego zadania, a, a za niewielką cenę sprzedać. Yy, zobaczymy, bo to tam jest następny termin sprzedaży. Jeżeli, jeżeli się nie uda sprzedać, nie będziemy z tego powodu yy, płakać ani ani rozpaczać. Panie wójcie, to jeszcze na koniec zapytam, czego mogę Panu życzyć na ten 2013 rok. Oj pani redaktor, czego spokoju w ogóle. A, Spokoju yy, na pewno no, z... Oby też, no, no to cóż, no spokoju, jeżeli, spo, jeżeli no, pani redaktor, no, to co robię w gminie Pątnów, wierzę w to, że społeczeństwo to rozumie, akceptuje, staram się łączyć, staram się bardzo łączyć i nie dzielić. Trudne to jest po takim okresie, jaki był, ale wierzę w to, że zrobimy więcej dobrego niż, niż złego dla Pątnowa. I, I tego życzę wszystkim mieszkańcom. Życzę dużo wytrwałości w trudnej sytuacji gospodarczej. Ale też nie możemy tylko narzekać. No jest, będzie pewnie troszeczkę trudniej i w całej gospodarce, nie tylko w gospodarce gminy Pątnów, więc życzę wszystkim mieszkańcom wytrwałości, dużo zrozumienia, a resztę wszystko jakoś razem już podobane. Panie wójcie, to ja też panu życzę wszystkiego dobrego w 2013, żeby problemów było jak najmniej. Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia.